mojej łowieckiej historii. Pierwszym kołem było koło Łoś, Gliwice. Koło z obwodem bardzo bogatym w jelenie, jeleń, daniel i dzik. W okresie 2 lat wstąpiłem do drugiego koła, sąsiedniego, notabene powstałego z podziału. Głównym naszym celem, może nie celem, ale naszą pasją, są trofea. Moim najcenniejszym trofeami byli pracownicy zarządu okręgowego PZL w Katowicach, którzy spontanicznie zostali, może nie nakryci, ale przyłapani na procedurach takich, które prawo łowieckie nam zabrania. Chodziło o polowanie na jelenie, byki w okresie ochronnym, czyli w nocy, za pomocą świateł, noktowizorów i różnych innych metod. Nie będę ukrywał, były to 2 osoby. Osoba pełniąca, głównie te 2 osoby pełniły funkcje w komisjach oceny trofeów w zarządzie okręgowym w Katowicach. Jedna z tych osób o nazwisku Grzegorz była przewodniczącą, natomiast druga osoba, Maciej Pluć, jest i pracownikiem, do tej pory pracownikiem zarządu okręgowego PZL w Katowicach, członkiem komisji oceny trofeów. W pierwszym przypadku, w przypadku kolegi P, kolega dokonywał swojego procederu, jeżdżąc po polach autem, świecąc światłami, tak zwanym szperaczem, wybierał sztuki, które dla niego były odpowiednie. W drugim przypadku kolega Maciej Pluć dokonał odstrzału nie jednego, bo tych przypadków było bardzo dużo. Dokonał takiego bardzo namacalnego odstrzału w czasie rykowiska w nocy za pomocą noktowizji. I to zostało przeze mnie ujawnione, te 2 przypadki. W pierwszym przypadku pan Grzegorz P. napisał mi własne oświadczenie, co wykonywał i w jaki sposób polował. I w momencie wypisania tego oświadczenia przyrzekł, że więcej tego robić nie będzie. Natomiast po pewnym okresie ten proceder zdarzał się ciągle. Zgłosiłem tę sprawę do zarządu koła. I na podstawie tego pisemnego oświadczenia napisanego własnoręcznie doprowadziłem do tego, że kolega P. zrezygnował z członkostwa w kole Łoś. Z tego co mi wiadomo, zarząd okręgowy nie poczynił żadnych kroków. W przypadku drugiego kolegi, po prawie 2-tygodniowym braku zaangażowania przez zarząd koła oraz komisję rewizyjną koła Łoś, braku jakiegokolwiek zaangażowania, znając przykład poprzedni, zdecydowałem się na powiadomienie organów ścigania. Ze względu na to, że zarząd okręgowy reagował w ten sposób, powiadomiłem głównego rzecznika dyscyplinarnego w Warszawie, co się dzieje w zarządzie okręgowym PZL w Katowicach. Byłem zaskoczony działaniem pana rzecznika Andrzejczaka. Poprosił o pełną dokumentację obydwu tych czynów, obydwu tych kolegów. Byłem przekonany, że zarząd główny zajmie się tą sprawą. Mocno się zdziwiłem w momencie, kiedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy to znaczy się otruto mi psa, zaczęto mnie straszyć. Nawet też spisałem oficjalne oświadczenie, w którym jeden z kolegów straszył mnie użyciem broni wobec mnie. Próbowano wszelkich sposobów, żebym się z tego wycofał, ze swojego stanowiska. Prześledzono moją karierę łowiecką i znaleziono jeden punkt, który, że tak powiem, posłużył do stworzenia następnej gehenny, to znaczy się według doktryny najlepszą obroną jest atak. W mojej karierze łowieckiej miało miejsce jedno zdarzenie, mianowicie mając odstrzał na jednego dzika, stało się tak, strzelając do dzika w watasze, że przez pierwszego przeszła kula, trafiła drugiego i w zasadzie jedną kulą 2 dziki zostały położone. Oczywiście odstawiłem tuszę. Łowczy na drugi dzień dokonał wpisu. Ten mój czyn posłużył koledze Pluć
który w tym czasie był przewodniczącym Komisji Oceny Trofeów, posłużył mu do tego, żeby rozpętać kampanię, że tak powiem, tak zwanego walca. Zarząd koła nie przyjął żadnego stanowiska w czasie tego czynu, który miał miejsce, rzeczywiście miał miejsce. Natomiast dziwne jest to, że czyn szczelenie jedną kulą dwóch dzików miał miejsce 2 lata wcześniej. Na tej kanwie doprowadzono do rozprawy przed Okręgowym Sądem Łowieckim w Katowicach i zostałem wyrzucony z PZDU. Oczywiście od samego początku, ze względu na mój brak czasu, brak zajęcia się, że tak powiem, sprawami prawniczymi, wynająłem prawnika z ogłoszenia z prasy łowieckiej, bodajże z Łowca Polskiego. Nazwisko prawnika: pan Grzegorz Poznań, ulica Kazimierza Wielkiego, który za odpłatnością przyjął zlecenie zajęcia się. W sumie koszty związane z pracą pana wyniosły około 15 tysięcy. Obrońca odwołał się. Rozprawa odbyła się, moja, Główny Sąd Łowiecki, ze względu na to, że czyn, który miał miejsce przed nowelizacją ustawy, stwierdził, że nie może być karany i odstąpił od ukarania. Taką informację przekazał mi pan Bork po pierwszej rozprawie Głównego Sądu Łowieckiego. Mówię pierwszej, bo w bardzo krótkim czasie nastąpiła druga rozprawa, która moim zdaniem była bardzo dziwna. Tym bardziej, że pan za pozytywne załatwienie zażądał odpowiedniej kwoty pomiędzy 20 a 15 tysięcy. Nie uzależniał tego, podał ten wachlarz cenowy, no, żeby akceptować lub nie akceptować. Powiedział za załatwienie sprawy, która niektórych panów z Zarządu Okręgowego PZDU w Katowicach jest bardzo niewygodna i dlatego trafiła jeszcze raz na wokandy. Takie było stwierdzenie pana Bor. Spotkałem się oczywiście z panem, żeby mu przekazać swoją informację, że tych pieniędzy nie dostanie. Druga rzecz to było przekazanie puli dokumentów. To spotkanie odbyło się. Końcowe orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego, o którym notabene dowiedziałem się po 2 miesiącach, zawieszenie na 3 lata w prawach członka. Na 3,5, przepraszam. Na 3,5. Orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego zapadło. Informacja do mnie dotarła dopiero po 2 miesiącach. Nie poinformował mnie prawnik, którego wynajęłem. Główny Sąd Łowiecki wystosował pismo do mnie, do Zarządu Okręgowego i do zarządów kół po 2 miesiącach. Niestety w tym czasie z niewiedzy polowałem też. No i tym sposobem pan Borko, że tak powiem, wpędził mnie w następną rzecz pod tytułem nielegalne polowanie w momencie zawieszenia przez okres 2 miesięcy. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia mnie z Głównego Sądu Łowieckiego o mojej karze zdałem legitymację do Zarządu Okręgowego. Oczywiście przestałem polować też. Do Zarządu Okręgowego anonimowy rozmówca zadzwonił, informując Zarząd Okręgowy, rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgowego PZL, że nielegalnie polowałem przez okres 2 miesięcy. Wszczęto postępowanie. W wyniku tego donosu Okręgowy Sąd Łowiecki w Katowicach wydalił mnie z szeregów PZDU. Tu już zmieniłem prawnika w tym czasie. Do Głównego Sądu Łowieckiego odwołanie pisał Miłosz Kościelniak. Po odwołaniu do sądu, rejonowego sądu karnego w Gliwicach, sąd umorzył i przekazał do ponownego rozpatrzenia do Głównego Sądu Łowieckiego. Do tej chwili Główny Sąd Łowiecki nie podjął żadnej decyzji w tej sprawie. Natomiast sprawa wydalenia mnie z PZDU oczekuje na rozpoznanie. Na podstawie tych oskarżeń koło łowieckie Łoś wydaliło mnie, zarzucając niekoleżeństwo i przejęcie kompetencji zarządu. Od tej decyzji się też odwołałem. Sąd rejonowy w Gliwicach nie zdążył, natomiast zrobił to zarząd główny, uchylił uchwałę koła łowieckiego Łoś o wydaleniu mnie i uchwałę podtrzymującą zarządu okręgowego.